dzisiaj Państwu zaprezentuję piosenki z tej mojej debiutanckiej płyty Pieśń o Bogu Ukrytym. To płyta, którą ja nagrałem na pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, czyli 2 kwietnia 2006 roku. Od tamtego czasu w całej Polsce, także za granicą dla Polonii, zagrałem z zespołem ponad 200 koncertów i takie mam skromne poczucie, że jestem narzędziem. Narzędziem, które pomaga docierać się z tą niezwykłą poezją Karola Wojtyły do ludzkich serc. Ja wziąłem na warsztat wiersze Karola Wojtyły, które on pisał jeszcze w czasie wojny, jeszcze zanim został księdzem. Był młodym, dwudziestokilkuletnim mężczyzną, ale mężczyzną o niezwykłej duchowości, niezwykłej głębi. Fascynował się taką duchowością karmelitańską, świętym Janem od Krzyża, zresztą będę o tym mówił. I wyrazem tej duchowości jest właśnie Pieśń o Bogu Ukrytym, jego poemat z tamtego okresu. Bardzo chciałbym także powitać młodzież, bo dowiedziałem się, że ma także tutaj dołączyć młodzież z rodzicami, z nauczycielami z jednej ze szkół imienia Jana Pawła II z Białołęki Warszawskiej, więc witam was bardzo serdecznie. Mówi się, że ta poezja Karola Wojtyły jest trudna, niedostępna, niezrozumiała. Ja starałem się swoją muzyką pomóc tym wierszom, to znaczy nie przeszkadzać, a spróbować je tak zaśpiewać i tak podać, żeby one bezpośrednio jakoś mogły trafić do ludzkich serc. I mam nadzieję, że dzisiejszego wieczoru także się to uda. Ale chciałbym też, żeby to było takie nasze wspólne spotkanie. Bo ja będę prezentował poezję, ale przecież święty Jan Paweł II mówił do nas w różny sposób. Do mnie przemówił papież artysta, bo sam jestem twórcą, ale przecież miał niezwykłe homilie, niezwykłe encykliki. Chciałbym, żebyście także się podzielili swoimi wspomnieniami z Ojcem Świętym. Co dla was jest ważne z jego nauczania, jakiś moment może pamiętacie, może któreś spotkanie, może którąś pielgrzymkę, napiszcie po prostu krótko i ja będę starał się te najciekawsze wypowiedzi tutaj cytować, żebyśmy mieli poczucie takiej wspólnoty, że jesteśmy razem, że to nie jest tylko koncert, ale że spotykamy się tutaj razem wokół poezji, ale także osoby świętego Jana Pawła II, którego dzisiaj setną rocznicę urodzin, dokładnie urodził się 18 maja 1920 roku. Mamy 2020 rok. Niesamowite. Słuchajcie, rozpocznę wierszem, który rozpoczyna ten właśnie poemat Pieśń o Bogu Ukrytym. To jest takie zaproszenie do tego, aby wejść w głąb siebie, w głąb swojego serca, aby tam właśnie za zamkniętymi oczami spotkać się ze sobą, ale tak naprawdę z Bogiem. Posłuchajcie. Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak, nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci, nie powrócą
oczy uwięzione. Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym życiem w głębiny przechylonym. Z nurtu tego to wiedz, że nie ma powrotu. Objęty tajemniczym pięknem wieczności, trwać i trwać, nie przerywać odlotów cieniom, tylko trwać coraz jaśniej i prościej. Tymczasem wciąż ustępujesz przed kimś, co stamtąd nadchodzi, zamykając za sobą cicho drzwi izdebki maleńkiej, a idąc krok łagodzi i tą ciszą trafia najgłębiej dalekie wybrzeża ciszy. Zaczynają się tuż za progiem. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Nie przefruniesz tamtędy jak ptak. Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej, aż nie zdołasz już odchylić duszy od dna. To już oficjalne. Dobry wieczór, już muzyczne. Dobry wieczór, już poezja Karola Wojtyły wybrzmiała. Witam was wszystkich, kochani. Jest nas naprawdę coraz więcej. I mam nadzieję, że będziecie się także dzielić swoimi wspomnieniami ze spotkań z Ojcem Świętym albo ze słowami, które was poruszyły. Katarzyna Chwiałkowska pisze: byłam na Błoniach Krakowskich, chyba 96 rok. Chyba tak, pani Katarzyno, ale proszę mi wybaczyć, ja nie mam tutaj żadnej ściągi, więc też mi się wydaje, że był to 96. Kochani, wspomniałem na początku, że Karol Wojtyła pisał te pieśń o Bogu ukrytym w czasie wojny, w strasznym czasie dla świata, dla Polski. Dla niego on był wyjątkowo ciężki, dlatego że w czasie wojny zmarł jego ojciec i tak po ludzku został już zupełnie sam. Zginęło też wielu jego przyjaciół i tych żydowskiego pochodzenia, i Polaków, kolegów, którzy zaangażowali się w walkę z okupantem. Karol Wojtyła nie walczył, postanowił nie walczyć. Nie stracił też ani wiary w tamtym czasie, ani nadziei, ani miłości. To jest niezwykłe, bo jak czyta się poezję z tamtego okresu, to rzeczywiście wielu wybitnych zresztą twórców traciło wiarę w Boga, w człowieka. Karol Wojtyła o Bogu pisał w czasie wojny: to przyjaciel, czyli cały czas był blisko Niego. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą, tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Pochylony nad lampą w snopie światła wysoko związanym, nie podnosząc swej twarzy, bo po co?
i już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany, czy tu w głębi zamkniętych oczu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. To przyjaciel, ciągle wracasz pamięcią do tego poranka zimą. Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno, a jednak nie możesz wyjść z podziwu. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Jest tam, a tutaj nie ma nic prócz drżenia, oprócz słów odszukanych z nicości. Ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia, które będzie całą treścią wieczności. Zupełnie inaczej gra się te piosenki samą z gitarą, ale tak one powstawały wtedy, w 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II. Ta poezja mnie sobie po prostu wzięła i tak te piosenki tworzyłem. Wszystko poświęciłem, żeby te piosenki nagrać. Wziąłem nawet kredyt na tę płytę, żeby tylko ta płyta powstała, i jest to najważniejsza chyba moja płyta, bo ona całkowicie ustawiła moją drogę artystyczną. 2006 rok, 14 lat temu. Michał Laskowski pisze: jestem księdzem i to, co jest dla mnie najważniejsze w nauczaniu Jana Pawła II, to jego jednoznaczność i budowanie wspólnoty. Nie dzielił ludzi, nie kategoryzował, z taką samą miłością traktował wszystkich, od trędowatych, chorych więźniów po wielkich tego świata. Uczył mnie miłości ewangelicznej, jezusowej. Dziękuję. Pozdrawiam z Kujaw. Dziękuję, księże Michale. Myślę, że tutaj tych wspomnień będzie trochę. Przyszedłem się wam napatrzeć. Tarnów i beatyfikacja błogosławionej Karoliny, pisze ksiądz Krzysztof Orzeł z Tarnowa. Beata Kotowska pisze: podczas drugiej pielgrzymki razem z Zawiszakami, harcerzami, byliśmy w obsłudze w Warszawie i staliśmy na stadionie na bieżni, koło nas przejechał papież i nas pobłogosławił. Wspaniałe są te wasze wspomnienia. Panie Marcinie, dziękuję za Dalekie Wybrzeża Ciszy. Na początek koncertu uwielbiam ten utwór. Dziękuję bardzo. Ja też lubię ten wiersz, bo on rzeczywiście jest niezwykle głęboki. Kieruje naszą uwagę tam, gdzie trzeba, do centrum, do serca. To przyjaciel, pisze Józef, śpiewaliśmy na katechezach w Szkole Rzeczpospolitej Norwidowskiej w Strachówce. Bardzo mi miło, panie Józefie, pozdrawiam. Dorota pisze: byłam jako dziecko w Warszawie, nie rozumiałam, jak ważne było wezwanie: niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze tej ziemi. Potrzeba było czasu, to rok 79, tak, pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny. No ja wtedy miałem roczek, to ja tylko to zazdroszczę tym, którzy tam byli wtedy i mogli to przeżyć. Ja tylko widzę to, mogę to oglądać tylko w relacjach telewizyjnych. Kochani, więc pani Ewa też tutaj pisze z Kanady, bo grałem w Kanadzie ten koncert z całym zespołem. Pamiętam piękny koncert w Kanadzie, w Mississaudze graliśmy, był dla mnie objawieniem. Dziękuję. Ja przede wszystkim cieszę się, że te wiersze docierają i myślę, że jeszcze przez wiele lat będą docierać do państwa. Teraz może taka bossa nova. Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę?
Bardzo często jest tak, że my chcemy wszystko wiedzieć, wszystko sprawdzić, na wszystko mieć dowód. A tutaj ta mistyczna droga, którą przedstawia nam w wierszach Karol Wojtyła, jest jakby pod prąd, jakby mówi, że może nie o to chodzi, może nie tędy droga. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. Posłuchajcie. Co to znaczy, że tyle dostrzegam, gdy nic nie widzę? Kiedy już poza horyzont ostatni osunął się ptak? Kiedy fala w szkle go ukryła, opadłem jeszcze niżej. Zanurzając się razem z ptakiem w nurcie chłodnego szkła, im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Im bardziej wzrok natężam, tym widzę mniej. I woda schylona nad słońcem, tym bliższe przynosi odbicie. Im dalszy od słońca oddzielają cień, im dalszy cień od słońca oddziela moje życie. Pani Emilia Klepacka mnie pyta, czy z tryptyku rzymskiego jest coś. Nie, z tryptyku rzymskiego nie ma nic. Tryptyk rzymski śpiewa m.in. Staszek Sojka. Ja śpiewam tylko pieśń o Bogu ukrytym, czyli młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły. W tych się odnalazłem, te poczułem i te jestem w stanie Państwu przekazać. Ania Pierzynowska pisze: jestem szczęśliwa i wdzięczna, że było mi dane uczestniczyć w ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski. To niezapomniane chwile. Pozdrawiam serdecznie z Poznania i dziękuję za dzisiejszy koncert. Bardzo szczególnie wspominam moje spotkanie z Janem Pawłem II z 1992 roku w Rzymie. Był bardzo blisko mnie i mnie pobłogosławił. Krótko rozmawialiśmy. Parę razy był też blisko mnie podczas Światowych Dni Młodzieży w różnych krajach, pisze Anna. Dziękuję Wam, kochani, za te wszystkie wspomnienia. I proszę o jeszcze. Ktoś się długo pochylał nade mną. O, to tak jakby w nawiązaniu, Pani Aniu, do tego właśnie błogosławieństwa Jana Pawła II.
ktoś się długo pochylał nade mną. Cień nie ciążył na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni. Zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. To nachylenie dobre, pełne chłodu, zarazem i żaru, które się we mnie usuwa, a pozostaje nade mną, chociaż przemija opodal, lecz wtedy się staje wiarą i pełnią. Zamknięty w takim uścisku, jakby muśnięcie po twarzy, po którym zapada zdziwienie i cisza, cisza bez słowa, która nic nie pojmuje, niczego nie równoważy. W tej ciszy unoszę nad sobą nachylenie Boga. Ktoś się długo pochylał nade mną, cień nie ciążył na krawędziach brwi, jakby światło pełne zieleni, jakby zieleń, lecz bez odcieni. Zieleń niewysłowiona, oparta na kroplach krwi. Pani Basia pisze, musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Przemówienie do młodych, Gdańsk, Westerplatte, 12 czerwca 1987 roku. Dębica troszkę spóźniona, ale obecna. Witam, witam wszystkich, kochani. Dobrze, że jesteście. Dobrze, że w te urodziny Jana Pawła II, w setną rocznicę urodzin, jesteśmy razem, możemy się zebrać wokół jego poezji, ale także powspominać jego pielgrzymki do ojczyzny, jego słowa. Zapraszam do tego. A teraz pieśń, która także obok tej, obok dalekich wybrzeży ciszy, jest jedną z tych ulubionych z tej płyty. To mnie zawsze zaskakuje, które piosenki trafiają do ludzi. Zupełnie jest to niezależne od twórcy i nie mamy na to żadnego wpływu. A te dalekie wybrzeże ciszy to wiersz rozpoczynający ten poemat, ale zwolna słowom odbieram blask. To równie mistyczna pieśń, bo wyobraźmy sobie tą sytuację. Mamy młodego człowieka, Karola Wojtyłę, który studiuje polonistykę jeszcze, który występuje w teatrze konspiracyjnym tam, prawda? Marzy także o karierze aktora i słowo jest dla niego niezwykle ważne. Jako słowo dla poety, słowo dla aktora. I nagle w wierszu z tamtego okresu pisze: zwolna słowom odbieram blask. Jakby te słowa nie były tak bardzo istotne. Jakby w jego relacji z Bogiem wystarczała sama obecność. Posłuchajcie. Zwolna słowom odbieram blask, spędzam myśli jak gromadę cieni, zwolna wszystko napełniam nicością, która czeka na dzień stworzenia. To dlatego, by otworzyć przestrzeń dla wyciągniętych twych rąk. To dlatego, by przybliżyć wieczność, którą byś tchnął. Nienasycony jednym dniem stworzenia,
coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, twojej miłości, miłości. Nienasycony jednym dniem stworzenia, coraz większej pożądam nicości, aby serce nakłonić do tchnienia twojej miłości, twojej miłości, miłości. To powinno wybrzmieć. Inessa Vita. Miałem grać wczoraj. Wczoraj 17 to był zaplanowany koncert, wielki koncert w Nysie. Niestety, niestety. Wszystko odwołane, wszystko odwołane, ale mam nadzieję, że jeszcze w Nysie zagram. I Olsztyn pozdrawia, kochani. Jeżeli ktoś, przypominam, chciałby się podzielić jakimś wspomnieniem ze świętym Janem Pawłem II albo jakimś słowem, które szczególnie mu zapadło w pamięć, to oczywiście można pisać. Ja będę te fragmenty czytał tutaj, aby wszyscy mogli je usłyszeć, bo mam nadzieję, że ten koncert będzie oglądany nie tylko w tym momencie live, ale także później odsłuchiwany, więc dobrze, żebyśmy byli razem i dzielili się tym dobrem. Kochani, często myślę o tym dniu widzenia. To z kolei mój ulubiony wiersz Karola Wojtyły. To nie jest jakaś przebojowa piosenka, ale dlatego ulubiony, że traktuje o prostocie. A niezwykle cenię sobie świętych czy wybitnych ludzi, intelektualistów, a przecież do takich też należał Karol Wojtyła, którzy mają szacunek do prostoty. I to jest niesamowite, że młody Karol Wojtyła, 20-kilkuletni, napisał: często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty. On już to wiedział. Święci mędrcy często mówią: najtrudniejsze są rzeczy najprostsze. Więc jedziemy z tym światem. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd i dalej niż dotąd. A wtedy konieczność prosta coraz większą staje się tęsknotą za owym dniem. Za owym dniem, który wszystko obejmie tak niezmierną prostotą, miłosnym tchem, miłosnym tchem. Często myślę o tym dniu widzenia, który pełen będzie zdziwienia nad tą prostotą, z której świat jest ujęty, w której przebywa nietknięty aż dotąd
i dalej niż dotąd. Witam w ten ponury poniedziałek. Dużo radości życzymy Andrzej z Bożeną. No może i poniedziałek jest ponury, ale świętujemy setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, więc niechże ten poniedziałek taki ponury nie będzie, kochani. Ale w Dębicy wczoraj śpiewałeś, tak? Rzeczywiście był koncert online i także dwa utwory zaśpiewałem. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Pisze Anna Śliwka, czyli to te słowa, które dla niej są ważne. Powiem Państwu, że one były wypowiedziane w czasie mszy inauguracyjnej 22 października 1978 roku i wtedy właśnie się rodziłem. Mama oglądała początek jeszcze tej mszy, ale nie zdążyła obejrzeć do końca, bo ja już się prosiłem na ten świat i urodziłem się o 14:30 w niedzielę 22 października 1978 roku, czyli w inaugurację pontyfikatu. No i to jest takie też niezwykłe dla mnie. No, którzy mówili, że może księdzem będę, ale księdzem nie zostałem. Ale w ten sposób jestem połączony z Janem Pawłem II, że śpiewam jego wiersze, jego poezję od 14 lat. Ponad 200 koncertów w Polsce, za granicą i myślę, że to jedna z takich moich ważniejszych misji. Pozdrawia Dąbrówka. Krzysztof Orzeł jeszcze raz pisze. Dla mnie święty Jan Paweł II to przede wszystkim kapłan z ludu wzięty i do ludzi posłany. Pierwsze i zarazem także ostatnie moje takie bezpośrednie spotkanie z tym wielkim człowiekiem to audiencja specjalna dla Polaków i pytanie, skąd jesteś? Gdy odpowiedziałem, że z Rożnowa, chwilę się zastanowił i zapytał, czy na Jeziorze Rożnowskim jest jeszcze Zatoka Plebańska? Kiedy odpowiedziałem, że tak, z lekkim uśmiechem powiedział, jak tam pływaliśmy na kajaku, to w tej zatoce odpoczywaliśmy. Uśmiechnął się i pobłogosławił nas. Niesamowita pamięć, niesamowite spojrzenie, niesamowite ciepło w słowach, niesamowity człowiek i kapłan. Dziękuję za to wspomnienie. Jeszcze następne. Joanna pisze. Światowych Dni Młodzieży we Francji w sierpniu 1900. Światowe Dni Młodzieży, tak? We Francji w sierpniu 1997 roku. Jak zawsze padło dużo ważnych słów. W mojej pamięci zostało to, że papież przypomniał nam o łasce chrztu, o wszczepieniu w Kościół. Przypomniał też, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest Jezus, Zbawiciel świata. Wezwał nas, młodych, do wierności przyrzeczeniom Chrztu Świętego. Zachęcał do odnajdywania Chrystusa w bliźnich, w Słowie Bożym, a nade wszystko w Eucharystii. Dziękuję bardzo, Joanno. Teraz czas, ktoś mnie tutaj prosi o piosenkę Oczuć te chwile nicości. Posłuchajcie. Oczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Oczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Powracać ciągle w ten czas, gdy utulony tylko twoją myślą, niewinność większą niż dziecko i głębszą miałem przejrzystość dziś, oszołomiony istnieniem, zapominam o mojej nicości. W dalekich się błąkam promieniach, oderwany od promieni najprostszych. Oczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Oczuć te chwile nicości,
te chwile sprzed stworzenia i nie odstępować i nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Lecz jedno spojrzenie w głąb, które wieczność odsłania z przepływu, jedno najprostsze spojrzenie, w którym w myśli znów twojej przebywam, to wtedy, gdy w blasku ukrytym skupiam siebie całego i staję się znów twoją myślą, miłowanym białym żarem chleba. Poczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Odczuć te chwile nicości, te chwile sprzed stworzenia i nie odstępować jej nigdy, jak nie odstępuje się cienia. Renata pisze: pamiętny dzień, spotkanie młodzieżowe w Gnieźnie. To niezapomniane chwile, nie mogliśmy się rozstać z Ojcem Świętym. Częstochowa, pogoda deszczowa, tłumy przybywały w deszczu, wierni stali i radośnie śpiewali. Mimo że tenisówki rozleciały się, to warto było. Dla mnie słowa: nie lękajcie się, prawda was wyzwoli. To te właśnie słowa Jana Pawła II, ważne dla Renaty. Kochani, teraz ja może się podzielę opowieścią Ernesta Bryla, z którym przecież współpracuję od wielu lat. On mówił mi o spotkaniu, do jakiego doszło chyba podczas drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. To było spotkanie w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie, spotkanie z artystami. Wielu artystów chciało wtedy uścisnąć papieżowi dłoń, porozmawiać trochę. Wśród nich był Ernest Bryl, który mówił, że papież był wtedy bardzo zmęczony i nawet nie miał serca, żeby się tam przepychać, ale stał z duszpasterzem środowisk twórczych, księdzem Niewęgłowskim, który go tam popychał do przodu, no i kiedy stanął przed obliczem papieża, ktoś przedstawił Ernesta Bryla papieżowi, powiedział: to jest poeta Ernest Bryl, a papież powiedział: znam. A Bryl zrobił wtedy głupią minę, która oznaczała niedowierzanie. A papież natychmiast to wychwycił, powiedział: znam, czytałem, podał tytuły tomików, tytuły wierszy, a nawet nazwy wydawnictw, tak mówił Ernest Bryl. Więc niesamowita pamięć, to się zresztą już tutaj pojawia. Zdębiały Ernest Bryl rozłożył ręce i powiedział: Ojcze Święty, kiedy ojciec znajduje czas na czytanie polskiej poezji? A papież mu pogroził palcem, powiedział: synu, polską poezję ja czytam nocą. I rzeczywiście współpracownicy Jana Pawła II mówili, że u niego w apartamentach światło gasło ostatnie, więc bardzo często nocą czytał i była to polska poezja najczęściej. Miłość mi wszystko wyjaśniła, chyba najbardziej znany wiersz Karola Wojtyły z tego poematu, Pieśń o Bogu ukrytym, ale łączony już z pontyfikatem. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Karol Wojtyła napisał ten wiersz w czasie wojny. Miłość mi wszystko wyjaśniła, miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej,
nie opartej o tęczowe pnie, ale wiele jest swali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieosrebrzonych tchnie. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek, gdziekolwiek by przebywała. Więc w takiej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, gdy wiem, że wszystkie upadną, upadną i tak. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek by przebywała. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość. Gdziekolwiek, gdziekolwiek by przebywała. Komentarzy, kochani, przybywa, co mnie akurat bardzo cieszy. Nie ma to jak być w Krakowie i popatrzeć na okno wypełnione miłością i wspomnieniami. Pisze Elżbieta. Abba Ojcze na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie. Radość, braterstwo i taniec na ulicach. Dotarłam tam pielgrzymką pieszą z Warszawy. Razem z nami w grupie szła młodzież z Rosji i skauci z Francji. Świat się zatrzymał, nie było granic. Wielka wdzięczność Panu Bogu za Jana Pawła II, pisze Teresa. Dziękuję wam, kochani. Weronika pisze, byliśmy na spotkaniu z Janem Pawłem II w Katowicach na lotnisku sportowym na Muchowcu 20 czerwca 1983 roku. To była druga pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny. Drugie spotkanie z Janem Pawłem II to 17 czerwca 1999 roku w Gliwicach. Piękne wspomnienia, jakże odległe, ale ważne, że są w sercu. Ja tak nie wiem zupełnie, bo mówiłem o Erneście Brylu i nie wiem, dlaczego nie zagrałem jego wiersza. No ale może tak właśnie po tym wspomnieniu trzeba było zagrać Miłość mi wszystko wyjaśniła, ale teraz będzie ten wiersz. Bo skoro papież znał twórczość Ernesta Bryla, no to dobrze byłoby przynajmniej jeden wiersz, taką moją ulubioną modlitwę Ernesta Bryla, zaprezentować. Nie o myślenie proszę. Nie o myślenie proszę, nie o rozumienie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie. Nawidziałem się byłem, nic nie zobaczyłem.
pewno się przed tobą w pyle drogi kryłem. Proszę rozbite ciemność jedną chwilką jasną, by mignęła przede mną moja droga własna. Ali, 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 ali. Ali, 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 nieumyślenie proszę, nieurozumienie. Przywróć mi, Panie, zwyczajne patrzenie. Wioletta pisze: ja byłam na Górze Świętej Anny w 1983 roku. Pieszo szliśmy całą noc i czekaliśmy od rana do 15. To były nieszpory maryjne, był upał. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale jak przyleciał papież helikopterem, to była wielka radość. Wtedy o zmęczeniu się nie myśli. Puck pozdrawia, ja również pozdrawiam Puck. Bardzo lubię ten wiersz w pana wykonaniu. Dziękuję pani Małgorzato, dziękuję kochani. Wspominałem o świętym Janie od Krzyża i tej duchowości karmelitańskiej świętego Jana Pawła II. Nie wszyscy wiedzą, że on pracę magisterską, ale także doktorat pisał właśnie o tym hiszpańskim mistyku, świętym Janie od Krzyża. Często się mówi, że to święci rodzą świętych w Kościele i na pewno taką niezwykle ważną postacią w życiu Karola Wojtyły był święty Jan od Krzyża. On się fascynował i jego twórczością, i jego duchowością. To zresztą jest nierozerwalne. Ja, kiedy przygotowywałem tę płytę, tę swoją pierwszą płytę, Pieśń o Bogu Ukrytym, w 2005, ona się ukazała w 2006 roku, to też chciałem taką próbkę tej poezji hiszpańskiego mistyka, świętego Jana od Krzyża, zaprezentować, żeby pokazać, czym się karmił młody Karol Wojtyła, jakie jest to podłoże te, takie poetyckie i duchowe. I wybrałem taki fragment poematu świętego Jana od Krzyża, Żyje nie żyjąc w sobie, który teraz dla państwa zagram. Żyję nie żyjąc w sobie, nadziei skrzydła rozwieram, umieram, bo nie umieram. Ja już nie żyję w sobie, bez Boga żyć nie mogę, bez Niego i bez siebie. Miast życia tysiąc śmierci, w głębie życia się wdzieram, umieram, bo nie umieram. To życie, którym żyję, to zaprzeczenie życia, to ciągłe umieranie. Aż pójdę do zdobycia Ciebie, mój Boże, słyszysz, ja się życia wypieram. Umieram, bo nie umieram. Pozbawiony tu Ciebie, jakież życie mieć mogę, jeno śmierć ustawiczna. Czuję o siebie trwogę, serce się w bólu krwawi, więc ku Tobie spozieram. Umieram, bo nie umieram. Wyrwij mnie już z tej śmierci, Boże mój,
i daj mi życie. Niech cię nie dłużej trzymać na tym wygnańczym świecie. Patrz, jak ciebie pożądam. W bólu rany otwieram. Umieram, bo nie umieram. Lecz będę już tu płakał i znosił ból istności, bo trwa moje wygnanie za grzechów moich złości. Lecz kiedy ten czas przyjdzie, na który duszę otwieram, kiedy szczęśliwy zawołam: żyję, bo nie umieram. Bardzo lubię ten wiersz świętego Jana od Krzyża. Jest jakaś taka z nim siła, jest w nim jakaś ja. Czasami jak śpiewam go w kościołach to samemu mnie, jak w czasie śpiewania nawet mi dreszcz po plecach przechodzi, co się rzadko jakby zdarza, bo artysta aż tak to publiczności powinien ten dreszcz przechodzić, a nie artyście. Ale jest coś takiego niezwykłego w tym tekście i w tym tłumaczeniu ojca Bernarda, bardzo dobre tłumaczenie, że to mnie gdzieś głęboko dotyka. Tutaj czytam następne. To niesamowite, tysiące ludzi, a każdy ma osobiste wspomnienia i przeżycia. Tylko niezwykły człowiek może to sprawić. Dziękuję Bogu za możliwość spotkania z tym niezwykłym człowiekiem. Ludmiła pisze, wspominam pielgrzymkę z Wrocławia 21 czerwca 1983 roku. Błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości. Dziękuję za spotkanie. Strzelin pozdrawia. Dziękuję pani Ludmiło. Bardzo mi miło. No teraz to byłby czas, żebyśmy razem pośpiewali. Więc ja będę was namawiał do tego, żebyście ze mną śpiewali, ale ja was niestety nie będę słyszał. Proszę cię, byś mnie ukrywał. Proszę cię, byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym. W nurcie cichego podziwu lub w nocy posępnej. Proszę cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok. A proszę cię, byś mnie odsłaniał ku tej stronie, co przykuwa wzrok. Powiem o takim ukryciu, że w nim nic nie rozproszę z tych słońc, które płoną pod horyzontem spojrzeń utkwionych w głąb. Proszę cię, byś mnie ukrywał w miejscu niedostępnym. W nurcie cichego podziwu lub w nocy posępnej. Proszę cię, byś mnie osłaniał od tej strony, co zapada w mrok. A proszę cię, byś mnie odsłaniał ku tej stronie, co przykuwa wzrok. A wtedy dokona się cud, 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 cud przemiany. Oto ty staniesz się mną, a ja eucharystyczny, a ja eucharystyczny, a ja proszę. Bardzo chciałbym, abyśmy zaśpiewali razem. To jest właśnie ten moment. Proszę, proszę cię. I wy cichutko. Proszę, proszę cię. Proszę, proszę, proszę. O jak bardzo proszę. Proszę.
proszę. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się, nie lękajcie się. O nie. Maciej pisze, to szczególny dzień, pamiętam dokładnie 2 kwietnia 2005 roku, byłem w tej godzinie na Franciszkańskiej 3. Pamiętam tę ciszę i bicie dzwonu Zygmunta, wspominam też wspaniałe spotkania z Ojcem Świętym w oknie kurii przy Franciszkańskiej. Uczestniczyłem w kilku spotkaniach podczas pielgrzymek do ojczyzny, pierwsze w Lubaczowie w 1991 roku, później w Krośnie, w Zamościu, w Krakowie. Ta pamiętna msza święta na Błoniach bez Ojca Świętego i komunikat, że Ojciec Święty jest chory, też była cisza. Ludzie stali, modlili się, płakali, deszcz padał. Niezwykłe przeżycie. Wszyscy wiedzieli, że Ojciec Święty jest z nami. Największe przeżycie to rok 1999 i spotkanie z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo. Miałem niezwykłą okazję i zaszczyt uczestniczyć w odprawianej przez Ojca Świętego mszy świętej w jego prywatnej kaplicy. Jestem wdzięczny Bogu za te wszystkie przeżycia i za to, że mogłem w nich brać udział chyba, bo tutaj nie, coś mi się tutaj urwało. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Macieju za to wspomnienie. Bardzo dziękuję. Czekałam na Żyję, nie żyjąc w sobie, i lubię ten utwór. Dzisiaj nie czas na koncert życzeń. Nie, dzisiaj nie będzie żadnego, kochani, koncertu życzeń. Natomiast no, mam nadzieję, że jeszcze sobie zaśpiewamy. Dwie pieśni mam tutaj w przygotowaniu. Jedna to jest piosenka, którą napisałem właśnie. Tej Maciej pisał o tej ciszy, o tym wyczekiwaniu, tym odchodzeniu świętego Jana Pawła II i tych okrzykach na placu świętego Piotra, Santo Subito. Dlatego ja postanowiłem napisać taką piosenkę, która kończy tę płytę, Pieśń o Bogu Ukrytym. Brakuje nam słów, a wypowiedział ich tysiące. Brakuje gestów, a wyraził ich setki. Brakuje znaków, a sam był jednym wielkim znakiem. Brakuje nam odwagi, a mówił, nie lękajcie się. Brakuje nam sił, a do końca dźwigał krzyż. Brakuje nam wiary, a pokazał, jak mamy żyć. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Brakuje nam pokory, a pochylał się nad każdym. Brakuje nam pokoju, a stał po stronie słabszych. Brakuje nam nadziei, a jej świadkiem będzie powsze czasy. Brakuje nam radości, a pocieszał nas do końca. Brakuje nam miłości, a wzywał sursum corda. Brakuje nam Boga, a pokazał życiem, jak go spotkać. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo. Santo, 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 subito. Santo, 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 subito. Santo, 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 santo.
to ta pieśń, którą często kończyliśmy koncerty, ale później, no nie... O, jeszcze tutaj jest troszkę wspomnień, kochani. Miałem przyjemność spotkać papieża tylko raz, 14 czerwca 1999 roku w Sosnowcu. Niezapomniane przeżycie, pisze pan Jacek. Ewa z kolei, 1979 rok, Gniezno, jaka jedność i szczęście w nas było. Czekaliśmy na każde słowo. Jan Paweł II lubił wiersze Doroty Sosnowskiej. Warto wyszukać. Poszukam. Dziękuję pani Emilio. A teraz, kochani, no przecież bez tej pieśni by się obejść nie mogło i tutaj znowu dobrze byłoby was wszystkich słuchać i słyszeć. To powinno jakoś dziać w dwie strony, nie? Ta technika jednak zawodzi. No fajnie, że jesteście, widzę, że jesteście, że słuchacie, że komentujecie, ale was nie słyszę i nie widzę, a chciałoby się. To jest właśnie magia koncertów na żywo, że jednak jest ta energia, jest ta jedność. Chociaż tutaj też ją czuję, ale to zupełnie inne doświadczenie. Już się nie mogę doczekać koncertów na żywo. No ale ukochana pieśń Jana Pawła II, nie można jej nie zagrać dzisiaj w tę właśnie setną rocznicę urodzin. Tą piosenką się będę z wami żegnał. Na koniec jeszcze będą komunikaty, ale teraz Barka. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe do pracy z Tobą i czyste serce. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, mych kropli potu i samotności. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Dziś wypłyniemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich, Twej prawdy siecią i słowem życia. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
razem z tobą nowy zacznę dziś ów. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z tobą nowy zacznę dziś łów. Dziękuję, kochani. Dziękuję, dziękuję. Na koniec pani Ania pyta, gdzie ma pan swoje loczki? Dzisiaj byłem u fryzjera, ściąłem, kochani, ale jak się dobrze czuję, jak po 2 miesiącach poszedłem do fryzjera. Także bardzo się cieszę. Kochani, teraz komunikaty. Bardzo dziękuję wam za to spotkanie. Napisał do mnie ksiądz, żebym teraz imienia nie przekręcił, mam tutaj napisane, bo nazwisko mam, Tomasz Kośny, któremu bardzo serdecznie dziękuję tutaj za to, że zaprosił mnie do tego projektu JP2. Wejdźcie na stronę, to jest hashtag, jak wpiszecie na Facebooku tam w wyszukiwarkę, hashtag, czyli krzyżyk, projekt JP2 i tam już za chwilę będzie taki materiał filmowy zatytułowany Jan Paweł II, święty, który zmienił oblicze ziemi. Już za chwilę po tym koncercie możecie po prostu wejść i sobie to, ten film zobaczyć. Księże Tomaszu, bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze otrzymałem w zasadzie ja podziękowania, ale przeczytam fragmencik w taki sposób, żeby nie tylko sobie dziękować. Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich realizatorów koncertu online zatytułowanego Pieśń o Bogu Ukrytym, inaugurującego obchody oraz realizację projektu na stulecie urodzin Karola Wojtyły, papieża Polaka, w hołdzie tej wyjątkowej postaci. I tutaj chodzi o gminę Poczesną. Dziękuję wójt gminy Poczesna, pan Krzysztof Ujma i przewodnicząca Rady Gminy, pani Iwona Koła. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję gminie Poczesnej także za włączenie się w ten projekt projekt JP2. Kochani, dziękuję wam za to serce, za te wasze wszystkie wspomnienia. Może jeszcze jedno na koniec przeczytam. A ja byłam w Sandomierzu, pisze pani Marzena. Poszłam tam z konkretną intencją. Nie dostałam się do mojego sektora ze względu na ogromną ilość pielgrzymów. Dzięki temu miałam okazję widzieć Ojca Świętego tak blisko, jak to tylko możliwe. Prawie na wyciągnięcie ręki. I wracałam z tak ogromnym spokojem w sercu. Moja prośba została wysłuchana w sposób doskonały. Spełniło się wszystko, o co prosiła. Pani Marzeno, dziękuję bardzo za to wspomnienie. Mam nadzieję, że jeszcze one się tutaj będą pod tym koncertem pojawiać. Kochani, to naprawdę było niezwykłe, że mogliśmy żyć w czasach świętego Jana Pawła II, że mieliśmy ten zaszczyt, przywilej. Ja wam polecam tą płytę, Pieśń o Bogu Ukrytym, chociaż ona już w zasadzie jest teraz niedostępna, będzie dopiero wznowienie. No ale można do tych piosenek, te piosenki znaleźć w formie elektronicznej na YouTubie, wsłuchiwać się w tę poezję Karola Wojtyły, bo to także ogromne dziedzictwo. Mieliśmy papieża, poetę, świętego poetę, dla którego ten sposób docierania do ludzi także był ważny. I cieszę się, że swoją muzyką, jakąś tam cegiełkę niewielką w docieraniu tej poezji do ludzi mogę mieć.